się Piotr Wolbowicz, pochodzę z małej miejscowości Dydnia. Uczę się w szkole muzycznej drugiego stopnia w Sanoku. Moim głównym instrumentem, którym gram, jest trąbka. No ale moją taką sympatią jest śpiew, przede wszystkim śpiew. Uważam, że jestem dobrym wokalistą. Mam zespół, gram. Znaczy siostra i dwóch kolegów. Gramy przyjęcia następne. To co mi się podoba, gram, to co ludziom odpowiada, gram, żeby było tak. Dobra, fitness. Dzisiaj będziesz co prezentował? Dzisiaj będę prezentował starszy kawałek Andrzeja Rosiewicza, pytasz mnie. Co ty gadasz? Taki ten z Rosiewicza, nie ma nic młodszego, braci, kurde, co. Właśnie myślę, że w tych czasach pasuje właśnie, żeby zagrać taką piosenkę. Dzień dobry wszystkim, witam bardzo wszystkich bardzo serdecznie. Co robisz w życiu? Uczęszczam do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Sanoku. Ogólnie bardzo lubię muzykę i myślę, że robię to fajnie. Proszę, przekonajmy się. Piotr przyjechał ze wsparciem. Za sceną mąż kuzynki, zwany krótko kuzynem. Że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Dziękuję bardzo. Piotrze, może czas na nowy program Zabij mnie swoją muzyką? Chyba tak. Piotruś, no prawie, tak, że umarłam. Tak epatujesz tym głosem z takim zadowoleniem. Coś okropnego. Nie możesz się cieszyć, że śpiewa? Chłopie, ciesz się, ale nie śpiewaj takich piosenek. Jakieś bogoojczyźniane, takie patriotyzmy. To jest coś okropnego. Nie daj się w to wciągnąć. Nie idź tą drogą. Dobrze. Chyba Ela wszystko powiedziała, no. Piotrze, dziękujemy. Wielki głos. Może ja powiem tak. Uważam, że moje wykonanie jednak było i tak najlepsze, ponieważ w tych czasach emigrowanie jest bardzo częste, niestety, a mi się wydaje, że jednak ojczyzna jest najważniejsza. Dziękuję. Polska jest najważniejsza. Piotrek, chodź tu, chodź, chłopaku. Pokazałeś, co chciałeś i co? Pokazałem. Polska jest najważniejsza. Wyszło jak wyszło, ale i tak uważam, że Polska jest najważniejsza. A to, co zrobiło jury... No tak, myślę, że poważny repertuar i nie żałuję tego w ogóle. Takie piosenki po prostu lubisz? Lubię bardzo. I robisz wszystko w zgodzie ze sobą? Tak, dokładnie. I tak dalej, trzymaj. Dziękuję bardzo. Powodzenia.